Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Jesteśmy dzisiaj w miejscowości Pogorzelec u kolegi Pawła i Roberta Baranowskich. Spółki tej braterskiej, że tak powiem, nie trzeba mocno przedstawiać, gdyż w zeszłym roku, w sezonie 2012, właśnie oni zdobyli tytuł pierwszego wicemistrza Polski w kategorii GMP. Ale też mieli wiele innych sukcesów. Może o tych sukcesach powie nam kolega Robert. Proszę bardzo. Tak, mieliśmy jeszcze drugiego wicemistrza Polski w maratonie. Mieliśmy drugie miejsce w zespole lotników. Czwartego weterana w Polsce mieliśmy, samca. I rocznego chyba. Roczną samicę mieliśmy pierwszą w Polsce w tym roku i w 2005 roku również była najlepsza roczna w Polsce. Tutaj powiedzmy jeszcze koledzy lotują w oddziale łochów. Oddział ten liczy ilu, Paweł? Około 160 hodowców. Tutaj wczoraj relacjonowaliśmy dla kolegów, też mamy taki film, otwarcie zegarów na punkcie wkładań i sekcji w miejscowości Wyszków, który właśnie należy do oddziału łochów. Także tam sobie koledzy będziecie mogli zapoznać się też, jak tutaj oni mają zorganizowaną tą sprawę. A my tutaj zapytamy jeszcze kolegów, teraz gołębnik, który jest z tyłu, to jest gołębnik, który jest gołębnikiem rozpłodowym, tak? Tak, to jest gołębnik rozpłodowy. W tym gołębniku mamy zarówno gołębie od polskich hodowców, od najlepszych, co robią najlepsze wyniki. Są to koledzy Kostosz, Myśliwiec, Piszczoła. Piszczoła również mamy od Dominika Polarskiego. Marek Trzaska. Nowe nabytki, co prawda w rozpłodzie są, ale są to gołębie z tego roku. Dominik tam poprosił nas, żebyśmy mu pożyczyli do jego samicy olimpijskiej gołębia. Pożyczyliśmy mu gołębia od Werkamena, był to syn Tibo, także mieliśmy taki układ, że podzieliliśmy się młodymi z dwóch lęgów. No i Dominik przywiózł nam dwa młode. No u nas również nabył sobie gołąbki do lotów, do rozpłodu też mamy mu coś uhodować jeszcze z najlepszych gołębi, które mamy. Jak mówimy o tych gołębiach rozpłodowych, to powiedzmy, tutaj masz ile gołębi par mniej więcej? 40 par. Oprócz tych nazwisk, które wymieniłeś, macie też dużo gołębi z zachodu, zachodnich hodowców, takich czołowych. Może coś więcej powiemy o nich jeszcze? A co? Mamy tutaj gołębi od Werkamena, od Drapy, z Iberta, są to z tych najlepszych gołębi Kopmana. Co jeszcze mamy? Mamy troszeczkę z gołębi Derau Sablon od Albrechta Marcela, mamy od Van Dicka, no i po olimpijczykach z Polski gołębi. Van Danabele jeszcze. Jeszcze mamy trzy gołębie od Van Danabele, mamy oryginalną od Van Danabele wnuczkę Blixena, mamy wnuka Blixena od Zolanda i wnuka Blixena od Kolsa. Jeżeli chodzi o gołębie Werkamena, są to również dzieci lub rodzeństwo najlepszych jego asów topowych. Posiadamy syna Beckhama, jest to pełen brat Rolexa, no jest to bardzo znany gołąb. Dwoje dzieci Barko, Tibo, tak jak wcześniej wspomniałem, również mamy pełnego brata Bambiny. Także no, to są takie, powiem, rodzynki, no, których nie za dużo jest w Polsce. Co możemy powiedzieć o tych gołębiach? Są to nowe gołębie w naszej hodowli, w tamtym roku na młode. Nie odbiegały od naszych gołębi, zostały po lotach. W tym roku jako roczniaki rozpoczęły sezon. Wczoraj mieliśmy lot, lot był bardzo udany. Gołąbki przetrzymaliśmy, troszeczkę były wypuszczone o godzinie 10.30. Fajnie odeszły, po godzinie chyba 48 minut pokazały się u nas pierwsze 5 gołębi, były to 5 samiczek. Rocznie. I w 40 minut mieliśmy praktycznie 95% gołębi na gołębiku, także nie pamiętamy takiego udanego startu, rozpoczęcia sezonu, że tak powiem. Także tutaj ja przepraszam, że przerwę, ale pokażmy jeszcze właśnie tutaj za plecami, mówiłem, jest gołębnik rozpłodowy, obok kolejny gołębnik rozpłodowy, a gołębniki lotowe są zlokalizowane tutaj u góry nad tymi budynkami, nad tym budynkiem, nad tymi pomieszczeniami, które są u góry. Na dole, przepraszam. To są gołębniki, gdzie macie ile tam, że tak powiem, drużyn? Dwie drużyny. Pierwszy gołębik jest, co tą wojlerę widać. Tutaj zobaczmy. Jest to gołębik dla gołębi młodych. Młodych mamy zawsze 100-110 sztuk, z czego po prostu
Po selekcji startuje zawsze około 100 sztuk, kończymy w granicach 80-90 po wszystkich lotach. Na Gołębiku Lotowym od tamtego roku mamy dwie drużyny. Powiększył nam się właśnie, mamy jeden tandem tutaj z bratem Robertem i druga drużyna jest to drużyna mamy. Mama tutaj biernie pracuje z nami przy gołębiach, opiekuje się nimi, no i z nią w tandemie jest mój syn Bartosz. Także mieliśmy na spisie około tam w jednej drużynie chyba 57 gołębi, w drugiej było około 60. Także wczoraj na pierwszy lot poszło 106 gołębi i 105 zameldowało się w domu. Jaką metodą lotujecie? Totalnego wdowieństwa już od 2002 roku. I się sprawdza u Was ona? Sprawdza. Widać to po sukcesach, no, po wynikach, które macie. Nie zamierzacie jakiejś modyfikacji robić w tym roku, coś zmieniać? Coś zmienimy, system lotowania, ale to jest tajemnica. Tajemnica na razie. Tak, dobrze. No po prostu. To na dzisiaj może, co tam, Paweł, jeszcze coś tam chcesz pokazać? Zobaczmy, co kolega tam, o, pokaże. Ja tutaj chciałem zaprezentować jeszcze kilka gołąbków. Właśnie to jest gołąb Werkamena, jest to syn... Piękny czarny samiec, ciemny. Jest to ciemny. Syn Beckhama, tak jak mówiłem, pełen brat Rolexa. Jest bardzo mocnej muskulatury. Gołąb z 2009 roku. Tak, jest to nie jeszcze młody gołąb, także no, wielką nadzieję mamy w tych gołębiach. Za chwileczkę... Jeszcze, przepraszam, w gołębiach ci przerwę. Tutaj się z kolegą właśnie tak dogadaliśmy, że bo kolega prosił też, żeby tak przekazać hodowcom, bo nie, ponieważ praca zawodowa i inne obowiązki uniemożliwiają mu taki kontakt bezpośredni z wieloma hodowcami, a dużo hodowców dzwoni o pytać się, gołębie zamawiać. Tutaj się tak dogadaliśmy, że sukcesywnie co kilka dni, tam po 3-4 gołębie będziemy mieli wystawiane, będziemy u nas na naszej giełdzie wystawiać, także ktoś by chciał nabyć, to proszę sobie wchodzić na naszą stronę giełdagolebi.pl i tam odszukiwać gołębi tutaj tej spółki braci Baranowskich i tam będzie można, jak się nazywa, zobaczyć szczegółowe rodowody tych gołębi, które będziemy mieli wystawione na sprzedaż. Między innymi może nawet z tego gołębia coś będzie. No, tak jak rozmawialiśmy tutaj z Krzysztofem, będziemy chcieli z tego lęgu, co są gołąbki już poobrączkowane, przynajmniej po jednym młodym z każdej pary rzucić na giełdę, drugi z gniazda pójdzie do nas do hodowli lub będzie wysłany na wspólny gołębik, no bo uczestniczymy również w wspólnych gołębikach w tym roku. 40, może nawet do 50 gołębi. Powysyłaliście na różne gołębi? Tak, wysyłamy w Polsce i zarówno za granicę. Bo powiedzmy może właśnie, bo rozmawialiśmy, to ja wiem, że wysłaliście tutaj do wspólnego gołębnika do Rogowa, wysłaliście też na Słowację do wspólnego gołębnika, tak? Tak, Belgian Master, Afryka, również Szprotawa. Nie uczestniczyliśmy tam, ale również połowę drużyny już wysłaliśmy. 5 gołąbków, a 5 będziemy wysyłać za około 2 tygodnie. Rozumiem. Tutaj kolejnego gołębia, którego prezentujemy, to jest gołąb, którego trzyma Robert. To jest co to za gołąb? To jest ta samiczka. To jest najlepsza w Polsce? Najlepsza roczna w Polsce. Chcę powiedzieć, że ten gołąb ma z 2 lat, jako młody zrobił 7 konkursów, jako roczny 13. Z ostatniego lotu spóźniła godzinę, na drugi dzień przyszła, był bardzo ciężki lot, także w 2 latach ten gołąb ma 20 konkursów jako roczny gołąb. Teraz jest dwuletnia samica. Pokaż mi skrzydło i może jeszcze, o tak, ja tak może, tak do dołu troszeczkę, Robert, o zobaczmy, tak wygląda, hodowcy są zainteresowani czymś takim właśnie często, żeby zobaczyć. Ta samica jeszcze chcę powiedzieć, że jako młoda miała 2 razy w pierwszej dziesiątce, jako roczna ma 5 razy w pierwszej dziesiątce, także na 20 lotów ma 7 razy w pierwszej dziesiątce. I z jakiej gołębi to się wywodzi? Jeszcze tak dodam, że zaraz ci powiem. Dodam, że maratony ma w oddziale, ma pierwszy konkurs z maratonu jako roczna, w grupie lotowej drugi, ma 6 konkurs i 12 konkurs, także 3 maratony ma, 14 koeficjent ma z 3 maratonów, ma wyjście dobre. Z gołębi się wywodzi, to się wywodzi z gołębi lotowych. Matka jej była na młode w drużynie najlepsza, reprezentowała okręg Warszawa na wystawie ogólnopolskiej. Ojciec jako roczny zrobił 11 konkursów, teraz miał 13 konkursów, ale niestety zginął na ostatnim locie. Brat tej samicy ma dwuletni 12 konkursów w tym roku, także... Czyli jest też po wybitnych lotnikach. Ta rodzina, tak, to jest gołąb wyhodowany z lotników.
Dziadkowie tego gołębia oczywiście są z linii Air Campa Flitza. Z drugiej strony wywodzą się gołębie Van Brugger, które mieliśmy oryginalną samicę. I również tutaj dochodzą gołębie z Jansena, paliczki od Barłoga, ale to są gołębie, które były podarowane od Kubika po prostu do Barłoga i Baruk nam przywiózł. To jest drugi werkamen, jak już jesteśmy przy nich, jest to syn Barko, to jest topowego gołębia werkamena, po którym już z tego co wiem nie za bardzo można kupić gołębie. Rzadkie już bardzo. Znaczy no już werkamen nie ma ich w ogóle w katalogu do sprzedaży. Aczkolwiek, no mówię, tutaj akurat mamy pełne rodzeństwo tych gołębi, jest i samczyk, i samiczka. Też także samiczka jest, widzę, z 2009 roku. To tak? Jest samiec, samiczka jest również z 2009, są to z jednego gniazda. Nie są takie stare. I te gołębie, samiczkę pożyczyliśmy koledze Markowi Trzaska do połączenia z jego najlepszym gołębiem rozpłodowym, tym Brzydalem, i również mamy podzielić się młodymi. Rozumiem. W międzyczasie nam kolega Robert przyniósł kolejnego gołębia. Chcę dodać jeszcze o tej połowej, że ta połowa, jak zdobyliśmy wicemistrzostwo Polski, również była w tej drużynie, była drugim gołębiem, miała 358 punktów. Także to gołąb jest podstawa. Wybitny. Podstawa u nas. Tu chcę pokazać taki ewenement, samica. Ona się wywodzi, ojciec był... Z którego roku to jest, przepraszam? Też, to jest w tej chwili dwuletni gołąb, ale jako roczny latał w tamtym roku. Na obrączce olimpijskiej jest, tak? Tak, tak, ojciec Huben, matka Jostone. No i ten gołąb ma takie specyficzne jedno pióro. Rocznym też miał takie pióro odstające. No pokażmy je. No jak chcę pokazać, to nie przeszkadza w lataniu. Gołąb ten do siódmego lotu był najlepszym gołębiem w oddziale. Także zrobił 11 konkursów ta samica, GMP 352 wylatała, na ostatnim locie się też przycięła, jest czwartym gołębiem rocznym jako samiczki w regionie naszym, pierwszym Łódź. I kolejnym gołębiem, którego nam zaprezentuje kolega Paweł, to jest gołąb niebieski, tak? To jest niebieska samiczka, jest to wnuczka Bliksena od Vandanabele. No i akurat... Zobaczmy skrzydło, jak wygląda tego i akurat gołębia. Jest bardzo mocnej muskulatury. Już po tej samiczce zaczynają się gołębie sprawdzać. Co prawda nie umie, bo do mnie ten gołąb dotarł jesienią. Mam takiego kolegę, przyjaciela z Mielca, który często właśnie, jakby to powiedzieć, pomaga mi w zakupie gołębi z różnych giełd. No i ja tutaj się mu odwdzięczam, także często te gołąbki u niego są łączone w pierwszym sezonie i on nimi lotuje, zaczyna je testować, a ja... Korzystasz z jego owocu. Znaczy korzystam, od razu tak przyszło mi młode po tych gołębiach, które później razem z tymi gołębiami, które lotowały i bardzo dobrze poleciały. Wczoraj akurat te gołąbki są w drużynie syna i mamy mojej. Były cztery gołąbki z tych Vandanabele w pierwszej dziesiątce na gołębiku. No jeszcze wyników nie mamy dzisiaj, także... A chciałem powiedzieć, że naprawdę to... Dobrze lokuje na przyszłość. Tak. I u Marcina również te gołębie się spisują. Pokażmy także jeszcze z bliska tego gołębia raz. O, zobaczmy. Piękna niebieska samiczka. Piękna niebieska, ma naprawdę jeszcze piękne 2009 oko. Roku, także tak, jest przednio, nie jest stara wcale taka. W parze jest z gołębiem od Ziberta, z gołębi Kopmana. No, zrobiłem takie połączenie, jak wyszedł słynny gołąb Harry u Hoymansa, także właśnie Vandanabele z Bliksena i gołębie od Kopmana. Tutaj słyszymy, nawołuje Pawła syn, Bartek się na konie teraz wybierają, pogoda nie się już zaczyna psuć, także na razie dzisiaj chyba już podziękujemy. Jeszcze nie raz kolegę odwiedzimy, wtedy nam powiedzą więcej, przepraszam, kolegów odwiedzimy, a dzisiaj koledze dziękujemy bardzo za czas, który nam poświęcił. Chyba, że ktoś jeszcze chce dodać. Dziękuję bardzo. No i chciałem pozdrowić wszystkich kolegów, hodowców, zarówno tutaj z Polski, jak i z naszego okręgu. Tutaj Kurka Wiesława, Piszczałę, Mało Lepszego, Palarskiego. Właśnie mamy jeszcze taką ciekawostkę, że kolegę, który tutaj ostatnio gościł, chcieliśmy poinformować, że czapka jego została, jest do odbioru.
tutaj jak się nazywa, może ją odebrać tutaj właśnie jeden z kolegów, których kolega wymienił. No właśnie, jeżeli chodzi o tą czapkę, czapka jest do odbioru, czuje się bardzo dobrze, aczkolwiek nie wiem, no zastanawiamy się, czy jej nie zostawimy do końca sezonu, ponieważ no ta czapka koledze dała Mistrzostwo Polski. No my jeszcze, mógłbyś czapeczkę przynieść? My jeszcze Mistrzostwa Polski nie mieliśmy, no byliśmy blisko, jest to wicemistrzostwo. Będziemy chcieli kiedyś w życiu... Ale może czapka przyniesie wam szczęście? I tak właśnie myślę, że ta czapka przyniesie nam szczęście. Jest to ciekawostka. Myślę, że żeby pomóc szczęściu, to chcielibyśmy zrobić mały konkurs. Tak jak widać, brat na każdy lot i przygłębia zakłada tą czapeczkę. Tak, o, zobaczmy, jeżeli to jest czapka, pokażmy, kolegów, zobaczmy jeszcze tą czapkę samą, ona tak wygląda. Tutaj może tak. Jeżeli któryś z kolegów rozpozna tą czapkę, do kogo ona należy? Do kogo należy, zaoferujemy. Do kogo zadzwonimy? Do Pawła, tak? Do ciebie? Damy telefon do Roberta, Robert za chwilę tak poda, zarówno mój telefon, jak i swój. Jak ktoś rozpozna tą czapkę... Czyja to jest? Czyja to jest? Hodowcy. Pierwszy telefon od hodowcy. Premiowany dostanie będzie od nas super gołębia młodego na loty gołębi młodych. Dobrze. Tylko warunek jest, że będzie, jeżeli ten gołąb u niego zostanie, ma nim lotować. Jeżeli zgubi, do rozpłodu dostanie drugiego gołębia. Dobrze. Ja tutaj chciałem podziękować, bo tak, kolega się jadę idzie, ale na koniec. Tak, ale brat musi, jak się nazywa teraz, tutaj coś nam jeszcze pokazać. Pokaże nam tu właśnie. Tak, to jest też gołąb wyhodowany z gołębi lotowany. To jest półbrat tej połowej, co była najlepsza roczna w Polsce. W tamtym tak, 2012 roku ten gołąb zrobił 12 konkursów. Jest właśnie po tym połowym, co miał 13 konkursów. Matka tego gołębia jako roczna również miała 13 konkursów, była drugim gołębiem w regionie Polski. Także z lotników też coś wychodzi. No. Podajmy jeszcze ten numer telefonu, na który mają zainteresowani tym wygraniem tego gołębia dzwonić. To jest twój numer? Mój numer. Tak. 531. Czyli 531. 11. 11. 55. 55. 30. 30. Dobrze. Ja żegnam, Robert. Dziękujemy, do zobaczenia. Życzymy udanego wypoczynku na koniach. Tutaj z kolegą Robertem też się już pożegnamy. Numer za chwilkę jeszcze będzie tak u nas podany pod filmem na stronie. Także każdy, kto zadzwoni i rozpozna, do kogo należy ta czapka. Znaczy pierwsza osoba. Pierwsza osoba, tak. Pierwsza osoba, która zadzwoni. To jest czapka bardzo znanego hodowcy. Nie ułatwiajmy już, tak, niech się ktoś też... ktoś się przeglądnie filmy, spotkał go, to na pewno ją rozpozna. Aha, i osoba, do której należy czapka, nie bierze udziału w konkursie, żeby była jasność. Dokładnie tak. Także dziękujemy bardzo wtedy i do zobaczenia, a życzymy szczęściarzowi, który wygra, żeby dostał naprawdę dobrego gołębia. Dobry lot, do zobaczenia. Życzę i wszystkim hodowcom udanych lotów. No. Dziękuję, do zobaczenia. Do zobaczenia, pozdrawiam.